Takiego zakończenia edukacji w szkołach średnich nikt się nie spodziewał. Według kalendarza szkolnego dzisiaj tegoroczni maturzyści powinni odebrać świadectwo ukończenia szkół podczas uroczystych akademii. W żadnej polskiej placówce uroczystość się nie odbyła, ale o maturzystach pamiętał prezydent Suwałk. Przede wszystkim dziękuję za naukę, za zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy, bo przecież to jest kolejny etap życia waszej edukacji, już przechodzi do historii i chciałbym również w tych trudnych dla nas wszystkich czasach życzyć pomyślności wam, pomyślności w egzaminie dojrzałości, egzaminie maturalnym, który jest przed wami. Matury już od 8 czerwca. Zdajcie ten egzamin dojrzałości, a myślę, że macie wszyscy teraz porządną szkołę, porządny egzamin dojrzałości zdajemy wszyscy w tych trudnych dla nas czasach. No i życzę, żebyście dostali się na wymarzone uczelnie, dalej rozwijali się, dalej pogłębiali swoją wiedzę. No i a już jak ukończycie studia, zdobędziecie swoje wymarzone zawody, to pamiętajcie o naszym mieście, o kochanych Suwałkach, o rodzinnym mieście i zachęcam do powrotów. Myślę, że pokonamy te trudności i że Suwałki są pięknym takim miejscem do pracy, do życia, do rozwoju, do zakładania rodzin i tego wszystkiego wam, kochani abiturienci, z całego serca życzę. Pomyślności. Wszyscy podpisujemy się pod tymi życzeniami i trzymamy kciuki za najważniejszy w życiu egzamin, otwierający drogę do dorosłości.